Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Jest piątek, ja właśnie kończę pracę, tak naprawdę już powinnam wyłączyć kompa, ale, no, ale jeszcze nie wyłączyłam, dlatego że coś jeszcze sobie tutaj sprawdzam, natomiast będę jechała za jakąś godzinę do weterynarza. Mówiłam wam, czekajcie, bo ktoś tu akurat pisze, mówiłam wam o tym ostatnio, że będę z Franią jechała w piątek, właśnie dzisiaj jest piątek, także za niedługo będziemy się wybierały, muszę jej przygotować transporterek. I zobaczymy, co się będzie działo, natomiast mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, aczkolwiek kurde, no coś jej na pewno dolega, tylko właśnie zobaczymy, co pani doktor na to wszystko powie. Ogólnie to zamówiłam płaszcz Drizzer, ten, co wam ostatnio pokazywałam, ten, który przyszedł w rozmiarze 40, co wam mówiłam, że jest taki dziwnie ciasny. Zamówiłam go w rozmiarze 42, bo ostatnio była jakaś obniżka i był obniżony o 40%, bo teraz kosztuje 170 chyba 5 zł, a kosztował oryginalnie 319, także no jakoś tak chyba 40%, także taka cena już jest spoko, natomiast ja jeszcze póki co nie podjęłam decyzji, czy wolę ten płaszcz, czy wolę ten Zary, będę przymierzała i wtedy się zastanawiała, jak on przyjdzie. Zamówiłam też nowe staniki z... Skąd? Z Zalando, dlatego że te ostatnie, kurczę, coś tam nie trafiłam z tymi rozmiarami, pokazywałam wam taki czarny z takimi napisami białymi i potrzebuję mniejszy obwód, a tą samą miskę i niestety nie ma takiego rozmiaru w tej chwili, więc zamówiłam aż 5 innych, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się coś ogarnąć, bo ten mój stary już, słuchajcie, ledwo po prostu, ledwo, w ogóle... Będę musiała go wyrzucić pewnie na dniach, dlatego że, no kurczę, ja mam treningi we wtorki i w czwartki i za każdym razem się go pierze, to on już wygląda naprawdę dość słabo, a też nie jest jakiś nowy, bo ja go kupiłam kilka lat temu, chyba 3, a ćwiczyłam też w domu, więc był często prany, także, no wiecie, jak się ma jeden i ciągle nosi i pierze, to niestety, no jakby i tak wydaje mi się, że długo wytrzymał, także jak najszybciej będę musiała coś kupić. Jak mi się uda, to może jeszcze jutro podejdę sobie do Martes Sport. U mnie nie ma za bardzo tutaj, gdzie mieszkam, w tej miejscowości sklepów sportowych. Jest tylko Martes Sport, ale nie wiem, czy oni coś fajnego będą mieli, czy nie. Raczej nie liczę na to, ale zobaczymy. Może pójdę i chociaż sobie coś przymierzę. Także na Zalando w razie czego mogę oddać, jak przyjdą, będą niedobre, cokolwiek. Te 3 jeszcze tutaj leżą, jeszcze ich nie oddałam. W ogóle muszę porobić jakieś tam zwroty, także... Także zajmę się tym albo wieczorem, jak wrócę, jak będzie mi się chciało, albo już jutro. Dzisiaj znowu sobie tą hennę robiłam z Deli. Słuchajcie, mega fajna. Boże, jaka ona jest fajna. Sekundę po prostu. Wyciągacie pędzelek, nakładacie i ja trzymam zawsze 10 minut i po 10 minutach to jest taki efekt. Bardzo mi się to podoba. One nie są za ciemne, one nie są jakieś... tylko są... Ten czarny jest właśnie taki dość, bym powiedziała... Nie wiem, jak to nazwać. Kurczę... Jak powiem, że zimny, to nie o to mi chodzi. Troszeczkę wpada w zieleń, o tak bym to nazwała. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak mam wrażenie, że delikatnie. Może mi się to wydaje, ale bo mam dość ciepłe teraz włosy, więc mają odcień trochę taki czerwonawy. Bo wam ostatnio mówiłam, że dodałam trochę czerwieni, także może to dlatego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że po prostu... To nie jest taka typowa czerń, tylko taki odcień ma jakiś, ale spoko. Kiedyś też na pewno brązowej wypróbuję, bo pisałyście, że ona ma zimny odcień, że jest bardzo ładna, także kto wie, może brązową też spróbuję, może jakoś to będę sobie mieszała, zobaczymy. W każdym razie uciekam, już jest teraz prawie 15:30, także uciekam i... 15:30, tak, 15:30, będzie do 15:15, także słuchajcie, uciekam i widzimy się albo później, albo już jutro. I mamy sobotę, słuchajcie, co za pogoda, w ogóle tak gwiżdżę mi tu w kominie, dlatego że jest mega wiatr, nie wiedziałam, że będzie taka pogoda, ogólnie jest sucho, ale no w domu jak się siedzi to jest spoko, mi nie przeszkadza jak tak wieje, tym bardziej, że ja mieszkam na górce i na drugim piętrze, to tak słychać mocno, takie wiecie, to jest takie trochę jak z horroru wrażenie, takie dźwięki, ale z drugiej strony jak wychodzę, no to już nie jest fajne, także a muszę iść jeszcze na śmietnik i... Myślę, że za jakieś, nie wiem, 20 minut będę wychodziła, pójdę właśnie na śmietnik, mam dużo rzeczy do wyrzucenia, muszę wziąć paczki do DHL-a, żeby do Żabki zanieść i idę do tego Martes Sport. Wczoraj trochę szukałam jeszcze na necie, ale nic nie znalazłam, bo chciałam jeszcze jakiś top sportowy, nie wiem, czy wam wcześniej mówiłam. Także jak coś kupię, to oczywiście wam pokażę i muszę też iść do Biedry kupić dla Frani coś, bo słuchajcie...
No byłam wczoraj z Franią. Ogólnie bardzo dużo czasu spędziłyśmy u tego weterynarza, bo ja nie wiem, ile jest przeznaczone na jednego zwierzaka, ale my byłyśmy praktycznie godzinę. Także wydaje mi się, że to jest chyba, nie wiem, czy tam jest pół godziny na zwierzaka, także byłyśmy bardzo długo. Ale Frania miała zrobionego rentgena. Ogólnie wiecie, Frania to jest bardzo łagodne zwierzę. Ona jest po prostu przemiła, ale sympatyczna, taka wiecie. Natomiast to ona ma swój charakter. Ona jakby... No jak przystało lewka, ona rządzi, ona walczy i no nie było łatwo zrobić jej rentgena. Ja przy tym nie byłam, pani po prostu ją wzięła i robiła jej rentgena. Potem druga część badań to było pobranie krwi, dlatego że z rentgena jakby nie wyszło dokładnie co jej jest. Natomiast od razu jak ją zaczęła badać, to powiedziała, że bardzo boli ją brzuch. Widzicie, to tak jest. Ja jak jej się coś działo i widziałam, że ona nie je, nie pije, chowa się gdzieś po kątach, no widziałam taką różnicę w jej zachowaniu, no to leciałam od razu do weterynarza, bo wiedziałam, że coś jej jest. Natomiast teraz pojechałam, bo gdzieś tam widzę, że ona inaczej się zachowuje, ale też nie było takich symptomów, że bardzo ją coś boli. Ona bardzo, słuchajcie, króliki, chyba generalnie zwierzęta, ukrywają ból i no trochę żałuję, że wcześniej nie pojechałam, ale z drugiej strony ja nie wiedziałam, że tak ją boli. Ona jak zaczęła ją tam dotykać, to po prostu Frania aż tak, wiecie, sztywniała, także no... Kurde, trochę słabo, natomiast jak się okazało, z tego rentgena nie wyszło nic takiego bardzo złego. Ogólnie, no coś prawdopodobnie jest tak jak, nie wiem, czy wam mówiłam, z nerki i pęcherz moczowy, ale to jeszcze wiecie co? Właśnie, zrobiła jej pobieranie krwi, to było kolejne, bo ona z ucha pobiera, ja nie wiedziałam. Wzięła ją gdzieś tam, bo ja nie mogłam na to patrzeć. Ja nie mogę patrzeć, jak Frani coś się dzieje, nawet jak pazury obcinają, to nie mogę na to patrzeć. Także wzięła właśnie też pazurki, obcięła i udało się, bo króliki mają tak, że jak się zablokują, to można wbić igłę w naczynie krwionośne, a tam krew i tak nie będzie leciała. Frani się udało, tyle, po chyba pół godziny, ale trochę tej krwi jest, więc będzie badanie w kierunku jakiejś tam... Chodzi o wątrobę i nerki, żeby jej zbadać. No pani powiedziała, że powinno się udać, mimo tego, że tej krwi jest mało. Także w tygodniu będę miała informacje, co i jak. Dostałam lekarstwa, antybiotyki do domu. Oczywiście nie muszę mówić, że podanie Frani czegokolwiek, co nie jest banankiem i jakimś tam smakołykiem, to jest w ogóle... Przemyciłam 1/3 tabletki, bo to jest w ogóle takie tam dawki są dziwne. Przemyciłam 1/3 w bananku rano, natomiast mam jeszcze 3 inne tabletki, które muszę podać i syrop. Słuchajcie, jak pokazałam Frani syrop, bo widziałam, jak niektóre króliczki sobie piją same ten syrop. Frania jak to zobaczyła, słuchajcie, powąchała i jak uciekła, takiej nie ma. Nie wiem, gdzie ona jest, nie mam pojęcia. Także ja wiem, że mogę ją złapać, przytrzymać, zawinąć i dać na siłę, ale to będzie wtedy pierwszy i ostatni raz, więc gdzie 7 dni, nie, się nawet więcej, ja mam chyba na 10 dni. Także nie wiem, ja słuchajcie, nie mam pomysłu, jak jej to dać, bo ja nigdy nie zmuszałam jej do niczego, bo nie musiałam na szczęście odpukać. Frania nigdy jakoś specjalnie nie chorowała i... No wiecie, ona ma 5,5 roku, więc takie rzeczy mogą się dziać. Pani mówi, że jeżeli chodzi o króliki, to jest częsta dolegliwość, właśnie pęcherz, nerki i tak dalej, więc no, muszę jej kupić jakąś, bo tylko w sumie banana, mandarynki, mam tu grejpfruta jakiegoś, no ona nie je takich rzeczy. Jabłka też ostatnio nie chce jeść, więc będę musiała kupić jakąś gruszkę taką bardziej miękką i słodką, żeby tam jej przemycić kawałek tabletki. Będzie teraz tyle żarła tego cukru, ale no muszę, no przecież suche jedzenie nie dam jej tabletki, bo ona nie zje, więc jedyne co to zrobić dziurkę w jakimś tam kawałku i wiecie, tam przemycić. Także kupię jej marchewkę, może do marchewki uda mi się coś wepchnąć i... I co jeszcze? A, i żurawinę mam jej kupić do gryzienia, taką wiecie, wysuszoną, także pójdę do sklepu zoologicznego, jak będę szła i wszystko ogarnę. Powiem wam, że karta w ogóle wygląda tak, no naprawdę, szok po prostu, tyle. Jest cały opis, generalnie tkliwe tyło brzusze i coś z okrężnicą, natomiast to jest takie, wiecie, no... Z tego zdjęcia tak wyszło, ale to jest za mało, żeby cokolwiek stwierdzić, co jej dolega. No pani powiedziała, że nie jest jakoś bardzo źle, natomiast ona chyba ma jakiś stan zapalny, że ją tak boli, dlatego stąd te wszystkie lekarstwa i ona dostała też pełno zastrzyków. Frania jest tak dzielna, słuchajcie, pani sama powiedziała, że ona jest taka dzielna dziewucha, po prostu siedziała tam, trochę walczyła przy zdjęciu, przy rentgenie, ale potem ona, słuchajcie, wszystkie zastrzyki, wszystko, ona po prostu siedzi. Ona siedzi, przyjmuje na klatę. Muszę wam powiedzieć, że ona ma taki sam charakter jak ja, to jest w ogóle niesamowite, że zwierzęta są tak podobne do ludzi. Nie wiem, czasami niektórzy mówią, że na przykład psy są podobne do właściciela. No coś w tym, słuchajcie, jest, że to nie są, wiecie co, ja nie wiem właśnie, czy to jest przypadek, że ktoś ma akurat takiego psa, a nie innego. No coś w tym jest takiego dziwnego. I z Franią też, słuchajcie, ona ma identyczny charakter jak ja. To jest po prostu odzwierciedlenie mnie.
100%, także no, nawet mam dobry humor, bo tak sobie pomyślałam, że słuchajcie, no bałam się, że będzie gorzej, no jeszcze nie ma tych wyników, ale no z tego co pani doktor mówiła, to chyba nie jest najgorzej, także no trzeba, wiecie, pozytywnie myśleć, będę dawała jej te lekarstwa, trochę mniej popiskiwała w nocy, bo zdarzało jej się, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, ile tych tabletek przyjmie, muszę ją w ogóle poszukać, bo gdzieś spierdzieliła mi. No, także słuchajcie, dobra, uciekam w takim razie i jak wrócę, bo chcę chociaż spić sobie jeszcze kawę, jak wrócę, to się do Was odezwę i pokażę Wam, co kupiłam w Martes Sport, chyba że nic nie kupię, ale to i tak się do Was odezwę. Słuchajcie, wróciłam. Ogólnie jak coś słyszycie dziwnego, to kiełbaski sobie grilluję, bo ochota jest 12:13. Będę jadła teraz śniadanie, bo zjadam tylko jedno ciasteczko tak naprawdę przed chwilą, bo był mój tata, także teraz zrobię sobie dopiero śniadanie, bo jakoś tak nie byłam głodna wcześniej w sumie. Jeśli chodzi o Martę Sport, to ogólnie tam jest wybór, ale mam wrażenie, że online było jeszcze więcej tych wszystkich rzeczy. W sklepie, nasz sklep tutaj lokalny nie jest jakiś mały, ale mimo to tak, wybór jest taki, wiecie, no dużo rzeczy, ale akurat to, co chciałam, było niedostępne stacjonarnie, także udało mi się coś wybrać. Słuchajcie, kupiłam jeden stanik sportowy, taki, z tyłu jest taki skrzyżowany, on co prawda jest przekładany przez głowę, ale właśnie, on jest dość, słuchajcie, wąski, natomiast ta guma jest bardzo rozciągliwa i nie przekłada się go jakoś bardzo ciężko. Dobrze tutaj wszystko trzyma, także fajnie jest zrobiony, więc stwierdziłam, że słuchajcie, wezmę. Oprócz tego oczywiście spróbuję coś wybrać z tych Zalando jeszcze, no bo chcę mieć chociaż dwa. Zobaczcie, on nie jest tutaj duży, na, jeśli chodzi o obwód. Oryginalna cena, ja też nie znam firmy, bo coś takiego. Nie wiem, co to jest za firma. Nie mam pojęcia. Tu jest niby średnie wsparcie, medium. Ale, no mówię, trzyma całkiem okej, także no ja już nie mam wyboru, ja nie mam żadnego, więc musiałam coś kupić. I cena 179, przecenione na 129, czyli nie wiem, czy to jest atrakcyjna cena, wydaje mi się, że nie, no ale dobra. Z racji tego, że jest całkiem spoko wykonany, ładnie wygląda, no to niech będzie. Kupiłam też bluzkę, marzy mi się jeszcze trochę inna bluzka, krótsza, coś takiego, jak kiedyś Wam z Sinseya pokazywałam, taką czarną i brązową. Taka do pępka mniej więcej, ale właśnie nie wiem, no będę jeszcze szukała. Widziałam na stronie Martesa chyba z Adidasa takie bluzki, natomiast oni na sklepie nie mieli, ale wzięłam sobie taką zwykłą z Pumy, bo powiem Wam, że nie wszystkie tego typu topy dobrze leżą. Ten wzięłam tak jako pierwszy i od razu, słuchajcie, jak przymierzyłam, stwierdziłam, że to jest to, czego szukałam. To jest oczywiście z tego materiału, wiecie, takiego specjalnego, który tam szybko schnie. No jak te wszystkie ubrania. I czekajcie, bo gdzieś, gdzie tu jest ta kartka z tym? O tu. To jest rozmiar S, cena 89 zł, także też jest nawet dobra cena, bo jak ja patrzyłam online, no to generalnie na około 100, nie? Także 89 zł, zwykła taka prosta. Wzięłam S-kę, dlatego że słuchajcie, ja kiedyś kupiłam w jakimś sklepie, nie wiem czy w HM-ie, M-kę czy L-kę. I niepotrzebnie, bo jak się jeszcze ćwiczy, to mam wrażenie, że tutaj pod pachami one się robią jakby jeszcze się tak rozszerzają trochę podczas ćwiczeń te bluzki, więc lepiej wziąć troszeczkę taką bardziej dopasowaną. No i ta, wiadomo, u mnie w biuście jest bardziej dopasowana, tutaj jest luźna dalej, więc stwierdziłam, że nie ma potrzeby brania M-ki, bo M-kę też mierzyłam. M-ka trochę tu odstawała, więc stwierdziłam, że nie, wezmę sobie tą S-kę i no i jest git. I jeszcze, słuchajcie, dobrałam sobie skarpety. Ja, jak wiecie, kupuję, ja w ogóle coraz chodzę w skarpetach i w Adidasach, w sensie takich dłuższych skarpetach. Najczęściej kupuję je w HM-ie, ale gwiżdżę. Najczęściej kupuję je w HM-ie i za trzy pary takich białych z dwoma czarnymi paskami płaciłam 39 zł. A tutaj w Martesie trzy pary skarpet Reeboka 34,90, także bardzo fajne, tylko uważajcie, jeżeli chodzi, one są zwykłe białe i tylko mają tutaj napis Reebok, także spoko. Ja w ogóle takie Adidasa chciałam, ale oni nie mieli, a z kolei na Caesarze, na stronie Caesara są i kosztują 70 ileś złotych, także no też trzy pary, więc stwierdziłam, że to jest okazja, bo naprawdę niska cena. Różne mają skarpety, krótsze, dłuższe i mówię, te ceny nie są jakieś bardzo wysokie, natomiast uważajcie z rozmiarem, dlatego że słuchajcie, to jest rozmiar 44-46, zobaczcie jaki mały, ja mam 40 i one są idealne, także one są popakowane, mi chłopak to rozpakował, żebym mogła zobaczyć i stwierdziłam, że po prostu no muszę taki rozmiar wziąć, bo to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, także fajne takie nie są, wyglądały na bardzo grube, a one nie są grube, to są takie zwykłe, klasyczne skarpety, nie mam tego opakowania, chyba wywaliłam. Nie wiem, ile mają bawełny, ale szczerze mówiąc nie obchodzi mnie jakoś bardzo, także zobaczymy, czy będą wytrzymałe i
I tyle, bo czasami te skarpety po jednym praniu robią się takie byle jakie. No te z Hemu mam już przetestowane, one są spoko, ale z tymi innymi to różnie bywa, także zobaczymy jak będzie z tymi. I słuchajcie, to już jest wszystko w tym filmiku tak naprawdę. Nie będę przyciągała, bo chcę zmontować dzisiaj. Dzisiaj mam trochę czasu, więc postaram się, jeszcze nie wrzuciłam Wam ostatnio filmiku, także postaram się wrzucić właśnie tamten filmik, zmontować ten, sobie przygotować, żeby nie było jakiejś znowu sytuacji, że zostanę bez filmiku. I tyle. Jak przyjdą kolejne rzeczy do mnie, czyli Reserved jeszcze i chyba coś Zary jeszcze zamówiłam, to oczywiście pokażę Wam w kolejnym haulu, tak jak Wam mówiłam, teraz wszystko pokazuję Wam na bieżąco, żeby nie robić jakichś tam tematycznych filmików, bo jak chcecie coś kupić, to potem tego nie ma i tak dalej. Więc to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że zostawicie po sobie jakiś ślad i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa!